Cześć, ja jestem Monder i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, a raczej w drugiej części niepokojących rzeczy, których lepiej nie wpisywać w Google, ponieważ pierwsza część bardzo przypadła Wam do gustu, za co bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dzisiejszy odcinek w odróżnieniu od poprzedniego będzie znacznie bardziej poważniejszy, bardziej zbliżony do moich zwykłych materiałów, nie będzie tutaj tylu żartów i będzie on już zrobiony kompletnie na poważnie. Jeszcze nim zaczniemy, proszę zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji, a próg kciuków w górę na dziś to 1800 i kolejny materiał pojawia się już jutro. Tymczasem już nie mam zamiaru przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kilku niepokojącym rzeczom, których lepiej nie wpisywać w Google. Część druga. A dzisiejszy materiał rozpoczynamy od historii Leatherface'a z prawdziwego świata. Teksańska masakra piłą mechaniczną to jedna z moich ulubionych franczyz horrorowych, a majstersztyk Tobiego Hoopera, który rozpoczął całą tę serię, uważam za jeden z najlepszych horrorów, jaki kiedykolwiek widziałem. Wspominając o tej serii filmów, pierwszą rzeczą, która nasuwa mi się na myśl, jest Leatherface, czyli twarz, skórzana twarz tej serii. Zainteresujący wizerunek tego zimnego psychopaty oparty został o osobę prawdziwą, która wiele dekad temu dopuściła się okropnych czynów. Mowa tutaj o Edzie Gainie, rzeźniku z Plainfield. Zdaje się, że kiedyś już niejednokrotnie wspominałem o tej personie, jednak myślę, że interesująco byłoby wrócić do tego tematu i opowiedzieć jego historię raz jeszcze ze względu na pewien projekt, który wróci do życia już za kilka tygodni. Zapewne niektórzy z Was wiedzą, o co może mi chodzić. Jednak przejdźmy do sedna. Ed Gein, rzeźnik z Plainfield, narodził się 27 sierpnia 1906 roku. Jego dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych, jednak tutaj nie mam zamiaru się w nie zagłębiać. Jeżeli chcecie, bym opowiedział o tym w szerszej skali, to dajcie mi o tym znać w komentarzu, a ja stworzę pełnometrażowy film na ten temat. Nieszczęśliwe życie Gaina nabrało rozgłosu w roku 1957, kiedy 17 listopada policjanci wkroczyli na teren farmy Gaina, podejrzewając go o związek z napadem dokonanym na miejscowy sklep z narzędziami oraz zaniknięciem jego właścicielki, Bernice Worden. Jakby nie patrzeć, priorytetowa plotka, poparta pewnymi dowodami, przez którą policjanci znaleźli się na farmie, wkrótce otrzymała swoje potwierdzenie, ponieważ w kuchni funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. Znajdowało się tam pozbawione głowy, a także wypatroszone ciało kobiety, zawieszone pod sufitem. Po aresztowaniu Gaina pojawiły się przypuszczenia, iż mógł być on zamieszany w jeszcze więcej morderstw. Głównym czynnikiem, który narodził te przypuszczenie, były inne, makabryczne odkrycia odnalezione na terenie farmy, takie jak cztery czaszki wieńczące słupki łóżka Eda, abażury lamp i obicie jednego z foteli wykonane z ludzkiej skóry, miski wykonane z ludzkich czaszek oraz dwa, myślę, że najokropniejsze odkrycia, czyli po pierwsze maska stworzona z ludzkiej skóry, a także kompletny strój z tego samego materiału. Niestety liczbę ofiar Eda Gaina ciężko jest sprecyzować ze względu na to, iż część szczątków pochodziła z miejscowego cmentarza. 26 lipca 1984 roku rzeźnik z Plainfield zmarł z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Jest to jedna z tych najbardziej ponurych historii, jakie w życiu słyszałem, a zarazem jakże specyficzna. Ponieważ ja zawsze trochę dziwaczo podchodziłem do sprawy, kiedy historia jednego z największych morderców w historii Ameryki płodzi, co prawda fikcyjną, historię jednego z najokrutniejszych morderców w historii kina grozy.
Teraz rzucimy okiem na sprawę rodziny Robinsonów oraz okrutne morderstwa na nich popełnione. W wakacje roku 1968 w domku letniskowym nad jeziorem Michigan. Wszyscy zostali tam bestialsko zamordowani. Nie odnaleziono ich przez aż 27 dni, co doprowadziło do zaawansowanego rozkładu. Sprawa pozostawała niewyjaśniona przez ponad rok, jednak po upływie tego czasu śledztwo doprowadziło do pracownika Robinsona, mianowicie do Josepha Raymonda Scolaro III. Mężczyzna ten po dopuszczeniu się tej okrutnej zbrodni bardzo dobrze wiedział, że zostanie aresztowany, a także oskarżony za swoje czyny, więc popełnił samobójstwo, jednak wcześniej pozostawił po sobie notatkę o następującej treści. Jestem kłamcą, oszustem, fałszywcem. Następna część notatki obejmowała nazwiska wszystkich osób, których Scolaro oszukał w wielu planach biznesowych. Następnie dodał odręczną notatkę skierowaną do swojej matki, której treść była następująca. Nie mam nic wspólnego z Robinsonami. Jestem kłamcą, ale nie mordercą. Jestem chory i przerażony. Proszę Boga i wszystkich, wybacz mi. Zdarzenie to miało miejsce 8 marca 1973 roku. Niestety wiele pytań wciąż pozostało bez odpowiedzi. Tak czy siak ta okrutna zbrodnia dokonana 25 czerwca 1968 roku przeszła do pamięci wielu ludzi. I z pewnością jeszcze przez wiele dekad nie zostanie zapomniana. Na sam koniec pozostawiłem coś, przez co naprawdę przeszły mnie ciarki. Egzorcyzmy Annelise Michel. Ta ponura, mrożąca krew w żyłach historia, która wydarzyła się naprawdę, stała się kanwą dla 3 filmów grozy. A rozpoczyna się 21 września 1952 roku, kiedy w niemieckiej miejscowości Leipzig na świat przychodzi Annelise Michel. Dziewczyna wychowywała się w bardzo religijnej rodzinie. Gdy dziewczyna miała 16 lat, uczęszczając do szkoły średniej, poczęła cierpieć na ataki epilepsji. Niedługo później miewać zaczęła o mamy. Rzekomo podczas modlitw widziała diabelskie twarze i słyszała głosy szeptające, iż została potępiona. Zachowanie dziewczyny poczęło stawać się coraz trudniejsze do wytłumaczenia. Annelise poczęła spożywać muchy i pająki, żuć węgiel, a także kląć w obecności księży. Miewała rzecz jasna wiele więcej, znacznie mocniejszych objawów, których szczegółów już wam oszczędzę. W późniejszych latach niszczyła krzyże, rozrywała różańce, czy rozlewała wodę święconą. Nie znosiła ceremonii kościelnych. Pod koniec lat 70. rozpoczęły się jej egzorcyzmy, choć początkowo księża podchodzili do tego niechętnie. W trakcie odbywania egzorcyzmów nagrano 51 taśm magnetofonowych. Dokopałem się do jednej z nich i zamieszczę tutaj kawałek, jednak naprawdę, kiedy sam to odsłuchałem, to przeszły mnie ciarki. Więc w razie czego macie tutaj minutę, do której możecie przewinąć, by oszczędzić sobie tego, co zaraz usłyszycie. Zatem w razie czego, uwaga. So langsame Palme. Sage die ganze Wahrheit. Ostatni egzorcyzm miał miejsce 30 czerwca 1976 roku, w czasie którego Annelise otrzymała rozgrzeszenie. Następnej nocy zmarła, 1 lipca 1976 roku. No i to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale, bardzo dziękuję za jego oglądanie, jeżeli Ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, a także zostaw subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, a także wyczekuj tych następnych, a jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to serdecznie zapraszam na jego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz pisać ze mną oraz z wieloma wspaniałymi osobami, wysyłać swoje arty, fanarty, swoje rysunki, muzykę, której słuchasz, albo napisać własne opowiadanie, czy też autorską creepypastę.
Zapraszam Cię tam serdecznie, tymczasem to już tyle w dzisiejszym materiale, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. W tym tygodniu możecie się spodziewać kilku interesujących materiałów, jednak póki co nie będę Wam niczego spoilerował. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych filmach, mówił do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Tymczasem powiedziałem to dobrze. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrego dnia Wam wszystkim, trzymajcie się, cześć!